Mistrzostwa Polski juniorów za nami. I kolejne bilety do Estonii rozdane. Witamy Was w kolejnym odcinku Kręglarskiego Sprintu. Dziś szybciutko podsumujemy wydarzenia minionego weekendu, a mianowicie Mistrzostwa Polski juniorów, czyli kategorii do lat 23, które odbyły się w Tarnowie Podgórnym. Mistrzostwa, które pod kontekstem tego sezonu były ważne, ponieważ była to ostatnia impreza, która decydowała o właśnie biletach do Estonii, o tym, kto zostanie powołany na drużynowe Mistrzostwa Świata do lat 23 w Estonii. Oczywiście standardowo, zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Gdzieś był tu przycisk. A, dzisiaj tu jest, okej. Kliknijcie też łapkę w górę, dzwoneczek, jakiś komentarz zostawcie, miło by było, wpadajcie na nasze socjale. No i piszcie, co tam u Was słychać. I przejdziemy szybciutko tutaj przez wyniki, przebrniemy przez niepsującego się, prawda, Excela z wyraźnymi wynikami. Zaczniemy od drużynówek? Od drużynówek, tak. Teoretycznie osobna impreza, ale rozgrywana już od paru lat w trybie tych mistrzostw Polski indywidualnych. Więc start eliminacyjny liczył się również do zawodów drużynowych. I tu w juniorkach na czele dwie drużyny dziewiątki Amiki Wronki. Drużyna sygnowana numerem 1 zwyciężyła nad drużyną drugą. Co prawda z identycznym wynikiem 2126 punktów decydowały tutaj zbierane lepsze o 13 kręgli na korzyść pierwszej ekipy. Tak jest. Zielono na podium, zielono w drużynówce. No i na trzecie miejsce wskoczyła Alfa Wektor Tarnowo Podgórne z sumą 2125 kręgli, czyli bardzo, bardzo ciasno na tym podium. Różnice minimalne, można powiedzieć marginalne tak naprawdę przy startach czterech zawodniczek. No jeden kręgiel decydował, a jeszcze trzy kręgle zabrakło do podium Polonii Łaziska Górne, które zajęły czwarte miejsce. Która notabene drużyna miała najmniej dziur i to znacznie mniej niż pozostałe drużyny, bo 18. Tak jest. Zwycięzczynie 20-29. A w drużynówkach juniorskich zwyciężyła drużyna KK Wrzos Sieraków. Co prawda to była drużyna złożona w kolaboracji z Pilicą Tomaszów Mazowiecki. Dwóch zawodników wypożyczonych, Mateusz Goździk i Szymon Kosz. Wrzos Sieraków uzyskał sumę 2269. Kręgli drugie miejsce padło łupem gospodarzy, czyli KS Alfa Wektor Tarnowo Podgórne. 2258 punktów. No i trzecie miejsce dla dziewiątki Amika Wronki 1, bo tu też w tym przypadku były zgłoszone dwie drużyny. 2226 punktów. Tak jest. I to tyle, jeśli chodzi o drużynówki. A później konkurencje par, również start eliminacyjny tutaj liczył się do tych wyników. I w juniorkach najlepsza okazała się para dziewiątki Amiki Wronki, Julia Brodziszewska i Wiktoria Jądrzyk. 580 Julii, 525 Wiktorii i suma 1105 kręgli. Zdecydowane zwycięstwo. Srebrny medal dla mieszanej pary Polonii Leszno i Pilicy Tomaszów Mazowiecki, Nikolety Dudziak i Julii Sidło, 1075 punktów. I brązowy medal Julia Paszek i Patrycja Sobieska, dziewiątka Mika Wronki, również 1062 kręgle. Tak jest, tutaj również można powiedzieć, że dwa medale padły łupem dziewiątki. Także w całych mistrzostwach, jak podsumujemy, okazało się, że sporo medali. No poniekąd nasza ekipa, nie będziemy tutaj okrywać, zdobyła, z czego też się cieszymy. Ale jako redaktor wolno musimy być nieco neutralni w tym odcinku, prawda? No i przechodzimy chyba do najważniejszych rozstrzygnięć. A nie, jeszcze pary. Jeszcze pary. Jeszcze pary, tak, oczywiście. Pary juniorów, a tu złota para z Pilicy Tomaszów Mazowiecki, czyli Mateusz Goździk i Szymon Kosz. 612 i 543, co dało sumę 1155. Srebrny medal padł łupem gospodarzy, Jakub Cwojdziński i Tomasz Byliński, 585 i 552, co dało 1137 punktów, a brązowy medal dla pary z Brzeska, Kuryło Jakub i Tomczyk Jakub, 567 i 565. Tak wyglądało podium w parach juniorów. Tutaj zabrakło Wronek, czwarte miejsce zajęliśmy.
No, parę kręgi zabrakło, ale... No i teraz przechodzimy do najważniejszych już rozstrzygnięć, czyli finały, finały juniorek. Zaczniemy, czyli tutaj walka o tytuł mistrzyni Polski, a walka zacięta. Po eliminacjach liderką była z dosyć sporą przewagą Rodziszewska Julia z dziewiątkami Kawronki. Natomiast w finale dziewczyny zaczęły troszkę słabiej. Tutaj mam na myśli szczególnie właśnie Julię. I gdzieś ta jej przewaga zaczęła topnieć, a Patrycja Sobieska i Julia Sidło zaczęły dosyć mocno nadrabiać tą stratę. Jeszcze w finałowym bloku grała z Tucholanki Tuchola. Tak, Magdalena Wysocka. Tak, ale no w finale bardzo mocno się pogubiła gdzieś tam już po pierwszym torze. Można powiedzieć, że wypadła z tej rywalizacji. No i do ostatniego toru tak naprawdę rywalizacja zaczęła toczyć się między Julią Sidło a Patrycją Sobieską. Co prawda jeszcze Julia Brodziszewska mogła się włączyć w tą rywalizację, ale no było widać, że gdzieś tam słabszy dzień i te rzuty nie były aż tak dobre, jak sobie by życzyła tego zawodniczka. Co ostatecznie przełożyło się na to, że właśnie brązowy medal padł łupem Julki Brodziszewskiej, srebrny medal Patrycji Sobieskiej, a złoto dla Julii Sidło z Pilicy Tomaszów Mazowiecki, która zagrała w finale największą liczbę punktów, czyli 571, łączna suma 1119, o 10 więcej od Patrycji Sobieskiej z dziewiątki Wronki. Tak, i jeśli chodzi o juniorów, to tutaj zwyciężył. Ja trochę poopowiadam. Nie byłem obecny na samych finałach, więc tutaj z perspektywy torów to może ty powiesz trochę więcej o samej rywalizacji, jaka się toczyła na torach, bo pewnie więcej mogłeś w ten sposób dostrzec. Kuba może za kamerę powie, bo tego samemu sobie trochę... No. O, właśnie Excel mi się rozjechał. O, to jest standardowo. No ja mogę powiedzieć tyle, że zwyciężył Mateusz Goździk. Bardzo dwoma równymi startami, 612 i 622, suma 1234. No co tutaj oceniać start Mateusza? Dwie dziury możemy ocenić, że zrobił w finale, no to tylko do tego możemy się przyczepić. Potężny natomiast... Mateusz Gozi, dzik. Tak, to srebrny medal, kto tutaj zdobył, pan Machaj Gracjan. Gratulujemy jeszcze raz, 588. I jeszcze lepszy wynik w finale, 609, 1197. Trzech kręgi zabrakło do 1200, ale myślę, że zadowolony jesteś. No zadowolony, chciałoby się. No tak, też takie dwie głupie dziury. W sumie tak. I brąz dla Wiktora Nowaka z Wrzosu Sieraków, 577 i 581 w finale, więc dwa również bardzo równe starty, na bardzo dobrym poziomie. 1158 w sumie. Tak. I zasłużony medal. Myślę po ciężkiej pracy i dobrym sezonie Wiktora. Tak jest. No tak, z perspektywy torów to tak na szybko wydaje mi się, że rywalizacja jak na kręgielnie toczyła się na dosyć dobrym poziomie. Oczywiście wiadomo, że zawsze chce się lepiej, więcej i bardziej i tak dalej. Ale sam finał wydaje mi się, że był dla obserwujących, przynajmniej taki feedback zbieraliśmy, że były emocje i że było co w miarę oglądać. Także to chyba najbardziej mnie cieszy, że gdzieś tam trochę sprawiliśmy emocje, że nie rozczarowaliśmy i że na początku tej naszej rywalizacji trochę trudności Mateuszowi sprawiłem, ale no Mati to Mati, klasa sama w sobie i biję mu pokłony i gratuluję. To tyle jeśli chodzi o samą imprezę w Tarnowie Podgórnym, natomiast podczas dekoracji odbyło się również to co ważne, bilety do Estonii zostały wręczone przez trenerów kadry, przez Adriana Szulca i Tomka Masłowskiego. I tutaj może ty przedstawisz juniorki? Juniorki? Oczywiście. Powołane do kadry została Julia Brodziszewska, która zajęła trzecie miejsce na tych mistrzostwach. Nicoletta Dudziak, czyli można powiedzieć, że w naszych typach nasz pewniaczek do kadry. Nikola Kobiur. Nikola, która ma, można powiedzieć, że ten sezon troszkę w kratkę, ale wydaje mi się, że jej doświadczenie dużo daje i to, że jest powołana, to na pewno poradzi sobie dobrze. Taką mam nadzieję na torach w Estonii. Przekreślone nazwisko. No, Julia Paszy, która zrezygnowała. Nie wiemy, co miało dokładnie wpływ na tą decyzję, czy tu jakieś powody
osobiste, czy być może jakieś słowa byłego selekcjonera Marka Torki gdzieś na to wpłynęły. Dalej Weronika Paszyk, tak, jej siostra. Jedzie. Jedzie na mistrzostwa. Tak. Julia Sidło. I dziewiątkami Kowronki ma napisane, bo te powołania. Tak, tak. A właśnie z woli wyjaśnień to właśnie to kluby są przypisane do tego, jak w lidze, gdzie grają zawodnicy. Gdzie jak grają są w lidze, ale też... Jak byli zgłoszeni na puchary ostatnio. Tak, nawet nie ostatnie puchary, co na ostatnich mistrzostwach świata, jak mieli przypisaną przynależność klubową, bo tam te przepisy są takie restrykcyjne dosyć, jeśli chodzi o Światową Federację. Tak, tak. Dlatego mimo wypożyczenia przy nazwisku Julii Sidła jest klub dziewiątkami Kawronki. Mhm. I Patrycja Sobieska również z dziewiątki Ami Kawronki. Patrycja, można powiedzieć, że po kilku latach taki comeback, nie? Do kadry. Mhm. Także bardzo, bardzo fajnie, ale wydaje mi się, że zapracowała sobie na to i że też ma pewne doświadczenie na arenie międzynarodowej. Tak, a jeśli chodzi o juniorów, to tutaj chyba taka siódemka, która była takimi pewniakami, jak sobie typowaliśmy, to mniej więcej tą siódemkę strzelaliśmy, jeśli chodzi o ten wyjazd do Estonii. Jakub Swodziński z Alfy Wektor Tarnowo-Podgórne, mistrz Polski Mateusz Goździk, tu również mamy dziewiątkami Kowronki wpisaną z racji tej przynależności ligowej, Szymon Kosz, Wrzos Sieraków, Pilica Tomaszów Mazowiecki, Jakub Kuryło, Bosir Brzesko. Jak Wrzos Sieraków? Co? Szymon Kosz. No, powiedziałem w Osieraku, Pilce, Tomaszów Mazowiecki, tam slash po prostu tak, miał wybrzmieć. Okay. Tak, Jakub Kuryło, Bosir Brzesko, tutaj nie mamy wpisanego Wrzosu, ale to jest właśnie ze względu na te zgłoszenia, które były ostatnio na mistrzostwach. Nie? Wiktor Nowak, Wrzos Sieraków, Gracjan Machaj, dziewiątkami Kawronki i Gabriel Zastawnik, Bosir Brzesko. I to są nazwiska, które Zostały ogłoszone. No jeszcze jest informacja, nie wiem czy już potwierdzona, że Sandra Szczepska w miejsce Julii Paszyk. Aha, tak. No to już jakby trener Masłowski kontaktował się od razu po mistrzostwach z Sandrą. Pierwszym rezerwowym chłopaków jest Patryk Łukaszewski. Gdyby komuś przydarzyła się kontuzja lub coś się stało, no to zawsze musi być podany. A u dziewczyn... Wiktoria Jędrzyk? Okej. Okay. To Wiktoria Jędrzyk, bo tego nie byłem pewien. Ale Sandra tak. Strój mam dla Sandry, także... No to a propos powołań, warto jeszcze wspomnieć, że w najbliższy weekend, w sobotę, w piątek już kadra U23 się wybiera do Słowacji, do Wielkiego Szarysza. Tak? Na mecz towarzyski, międzypaństwowy. Polska kontra Słowacja i mecz odbędzie się w sobotę, prawdopodobnie o godzinie 10, przynajmniej takie wstępne informacje są. Natomiast w niedzielę będzie rozgrywany ze Słowakami jeszcze turniej tandemów. Także w taki sposób kadra jeszcze przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata będzie się przygotowywać. No dobra, to co? Możemy kończyć ten odcinek. Tak jest, dziękujemy za dzisiaj, a kolejne mistrzostwa za 2 tygodnie, Mistrzostwa Polski Seniorów w Lesznie, także czekajcie na kolejne emocje i kolejne nasze oczywiście podsumowanie w sprincie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.